Przechodzimy do kolejnego punktu, ósmego. Proszę, można wpisać, tak. Bo tutaj Państwo czekają w sprawie tego zielonego mostu. Może Panie Przewodniczący, prowadząc obrady, mogłoby takie te poszczególne okoliczności po prostu jest, doprowadziło do przesunięcia tego punktu troszkę wcześniej, a teraz Państwo byśmy musieli czekać, abyśmy... No szkoda, że nie wcześniej, tak, w tej chwili musimy skończyć. Ja też nie jestem, nie byłem w stanie... Gdybyście Państwo radni wyrazili zgodę o odstąpieniu od każdorazowego czytania, to by była kwestia dosłownie 5 minut. Gdybyśmy dostali na drugi, to pewnie byśmy się zgodzili, tylko teraz chodzi o to, że Państwo już nie czekali, naprawdę. No, teraz już nie ma możliwości, tak, niech Pan dokładnie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Druk numer 229. W sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Paragraf 1. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy 6 Bronowice na rok 2013. W brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały z realizacją zapisów statutowych. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa... A nie, przepraszam, jeszcze załącznik przeczytam, tak, bo nie było zgody. Przepraszam. Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na rok 2013. Punkt 1. Posiedzenia komisji odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu. Drugi. Do zadań komisji należy podpunkt A. Przygotowanie projektów opinii i wniosków w sprawach inwestycji komunalnych i rozwiązań ruchu komunikacyjnego. B. Przygotowanie projektów opinii dla lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. C. Przygotowanie projektów opinii dla sprzedaży, dzierżawy lub zmiany działek gminnych. D. Przygotowanie i opiniowanie wniosków dotyczących zadań priorytetowych i powierzonych z zakresu inwestycji i remontów dróg, chodników i oświetlenia, budowy i modernizacji ulic lokalnych, cmentarnictwa. E. Uczestniczenie w odbiorach prac inwestycyjnych i remontowych dróg, chodników i F. Inne sprawy związane z przedmiotem działania komisji, inicjowane przez radnych lub skierowane przez przewodniczącego rady i zarządu dzielnicy w granicach określonych statutem. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Ogłaszam zakończenie obrad nad tą sprawą. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Trzy osoby. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.